To nie brakuje mi jednej rzeczy w tym tytule. Odrobinę zły tytuł dałem, trzeba to naprawić. Już idę to naprawić. Tylko bez lewo. O. Tagi kopią. Od razu lepiej. I jeszcze jednej rzeczy, jak zwykle zapomniałem. Nie, mam dość. Czemu ciągle zapominam o ustawieniu porządnie alertów? Jezu Chryste. Tylko czekasz, ktoś mnie za to pokara. Tak chyba powinno być dobrze. Wciąż jest tak głośno. O, da to lepiej. Ach, chyba jest lepiej. Ciągle zapominałem o tym, żeby ustawić alertę porządnie. Bo tak mi się w ostatniej chwili przypomniało. Ej, czekaj, przecież nie miałem alertę ustawić, żeby już nie nakurwiał po uszach aż tak bardzo. Wydaje mi się, że teraz jest znacznie lepiej niż jeszcze parę minut temu. Ma tego przynajmniej nadzieję. Jeżeli wciąż jest tak głośno, to mogę jeszcze z nim pogrzebać, ale wydaje mi się, że teraz będzie ok. Tak ciekawości. Póki jeszcze nie mamy pełnej godziny. Jakbym go ustawił na 10%? O. A tak chyba będzie lepiej. Tak, zostawię. Będzie lepiej. Dobra. Ustawiłem dosłownie najniższą możliwą głośność. Ja nawet nie żartuję w tym momencie. Nie da się ustawić niżej niż 10%. Nie chcę wiedzieć, dlaczego to domyślnie jest takie głośne w takim razie. Zwłaszcza pełne tego, że Keg W jest znacznie cichsze. Cześć tej. Dobra, co ostatnio się działo poza tym, że jestem absolutnie okrutnym graczem w grę, którego RNG bardzo nie lubiło, a dzisiaj na pewno będzie lepiej? I przysięgam, że dzisiaj Steam potrwa dłużej niż ostatnio. Jak w tytule zresztą. Dobra, co my tu mamy? Tamlin, Moshubu... Oh boy. Jak to było? Zaczyna się dobrze? Nie, no nie ma to jak idealnie zacząć streama. On ma 13, ja mam 13. Chodź do taty. Fajnie będzie. O, a więc się do mnie zbliżasz, ej? Nigdzie nie idę. Okej. Okay. Pytanie, czy mnie będzie stać. Dużo HP, jasne. Bed of Fla... nie mam. Jasne, o ile mnie nie zabijesz. Miałem pełne sloty. Czemu miałem pełne sloty? Też się zastanawia, Masaki. Płytwa. Goddammit. To jest straszny problem na początku. Mam wrażenie, że nie ma się kompletnie punktów na aplikację. Bardzo chciałbym mieć więcej rzeczy możliwych, na przykład expand the stock. Tylko no, nie w tym przypadku zdążę. Okej, zdążył, o dziwo. Cześć, Patku. Dobra. Ważne jest to, że udało mi się zdążyć w tej sytuacji. A więc w razie czego będę mógł już mieć to odblokowane przynajmniej. Nieco dużo was trochę? Trochę was za dużo, nie będę kłamał. I nie podoba mi się to, co widzę. Na co one były podatne właściwie? Cześć, Bierko. Dzień dobry. Nie to. One były na... One były na zio, przysięgam.
osobowości i to gry mi się tak mieszają. Czemu demony nie mogą mieć zawsze tych samych osobowości? Wow. Jest najgorzej, że wydaje mi się, że nawet pojęcie apokalipsa zwykłą czwórką mogło być różne. Oh baby. Błogosławiony dzień. Czekam, aż mnie też no wybije wywać. Ciekawe, czy partnera może wybijać się z walki. Byłoby to co najmniej interesujące, to i tak interesujące jak moje decyzje w wybijaniu celów. Dobra, chciałbym przynajmniej tu jedną chłopę jeszcze dobić. Dobra. Też wydaje mi się, że w końcu pójdę po rozum do głowy i zacznę odrobinę inwestować się w agility na to tego miejsce. Dzwonili z serwisu, że komu problemy trzymające się grafy, gdzie mam 65 spoczynku i 40 w Shinkenach. I mean... Bo przypomnij mi proszę, jaki masz dokładnie problem z swoim komputerem. On się przegrzewa, czy po prostu jakieś stabilnościowe problemy? Bo... To, że się nie przegrzewa, nie musi oznaczać, że nie ma problemu z grafą. Tak z doświadczenia. Zresztą ogólnie ze wszystkim to tak działa. Że sprzęt absolutnie nie musi się przegrzewać, żeby miał jakieś problemy z sobą. Ekran w lewo dostaje przy określonym koncie. Nie wykluczałbym w takim razie, że to kwestia na przykład... nie podoba mi się to. Że to może być kwestia jakiegoś ramu, nie ramu. W karcie graficznej nawet niekoniecznie samego przegrzewania się. Jak bardzo pożałuję tego, że tu wszedłem? Ale zapisałem. That's the guy hogging all the spring water? Na to wychodzi. Ktoś to szlachetny król frościarz. Nie, ostatnia walka z bossem poszła źle. No i czy mieliśmy jakąkolwiek walkę z bossem PS? Co najwyżej tą pierwszą hordę, którą mieliśmy, ale... Takiego właściwego bossa to chyba nie. Przynajmniej przypomina sobie. Były niby te anioły... Był niby ten demon z Challenge Questa, ale tak to... Chyba nie? Czy ja nigdy na to nie zwracałem uwagi, czy King Frost zawsze miał jako swój dół tonę Jack Frostów? Tak, ale to znaczy, możesz się ją podzielić. Cóż, to nie jest tak, że nie ma racji. O, bo jestem królem! Okej, nie jest aż tak źle. What treasure? Now that I think of it. Jak docisnę budowę, przekań ten problem ślewodnika, także nie wiem, czy grafa jest w ogóle winna. Nie będę kłamał, nie znam się na tyle sprzętowo. Więc ciężko mi tak... Jeździć. Brzmi jak coś, co nie jest stricte problemem z grafą. Cześć, macie inżynierze. Cześć, samuraju. Hej, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć pudło na plus 3 minuty, czas słowem będzie. Czemu ja się nie wyleczyłem przed walką? Bo myślałem, że tutaj nie będzie walka, pani dlatego. Swoją dawkę w miejscu już nie miałem, pomimo że Sims 2. 10 minut.
Jasne, powiedz mi, jasne, tak. Przerywają turę przeciwnika i dają mi kolejną. Potem jak moi partnerzy zużyją swoje support skille, zbierają się, aby wykonać masywny atak. Pasek asysty zwiększa się z każdą akcją, którą wykonuje partner. Kiedy się wypełni, to wykonane zostanie asyst attack. Okej. Okay. Moim głównym problemem na chwilę obecną jest to, że moja Pixie ma 4 HP. I że Kingfiat ma 4 poziomy wyżej niż ja. Będzie dobrze. Widzicie, jest podatny. Ja mogę wrzucić jakiegoś demona ze stoku. Najlepiej jakiegoś, który jest odporny na lut, a takowych niestety nie mam. To chociaż coś, co będzie miało Agi? Czy mam cokolwiek, co ma Agi? Nope. Ale chyba wiem, dokąd to zmierza. Znaczy, ja doskonale wiem, że to zmierza absolutnie do restartu za jakieś 2-3 minuty, bo boss mi najebie. I nie spodziewam się absolutnie niczego innego, tak żeby nie było wątpliwości. Ale póki co próbuję to zajęć się tym, co mamy. Jaka jest szansa, że damuś nałoży się poison? Chyba nie tym razem. Dawaj, Adji. No przynajmniej Adji sprawdzaje. A fakt, że boss jest dość wytrzymały, to już zupełnie inna sprawa. Panik raczej nie wejdzie, ale sprawa właśnie wychodzi. Nope. Cóż za potężny assist atak. Okej, tak, że akurat się przyda. Darmowe 150. To jest piki. To impasy mieli się wyczyścić kurzu, ponieważ to robię niedawno. A i to brzmi jak typowe takie, zrobimy coś na przygrzewanie się komputera, pomimo że to nie do końca musi być to. I najgorsze jest to, że jeszcze pewnie powiedzą, że o, my swoje zrobiliśmy, poprosimy pieniądze. To już walka z botem. No właśnie, save'a zrobiłem w takim miejscu, że dosłownie byłem po jakieś, nie wiem, 2-3 minuty od bossa, więc stwierdziłem, że nawet nie będę się cofał. Co jest dziś z tym internetem. Mam wrażenie, że to jest coś, co słyszę ostatnio aż zbyt regularnie. Spróbujmy może poison to. Nice. Więcej Agi. Więcej Agi. Więcej poisonów. Poison nigdy nie wejdzie. Dajcie mi poisona nałożyć. Proszę, 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 proszę. King Bufula. Au. To bolało. To bolało dużo bardziej niż myślałem, że to boli. No dobra. Nie ukrywam, nie było to optymalne, żeby nie powiedzieć, więc że jestem w dupie. Moim największym problemem chyba będzie to, że nie mamy żadnego skilla pokroju media. I prawdopodobnie będę musiał sobie defogrywać trochę demonów. Co to ma z umiejętności? The Advancing Claw Mana Bonus, Shibabu, Titanus Card Bungo, Shibabu, Paca Buffu. Weźmy, na pewno nie na PE. Weźmy Wodionika na razie. Wiem, że 10 poziom, ale jakoś trzeba sobie radzić. A 3 hity, nice. Aci. Nie mam możliwości leczenia się za bardzo, jeżeli mam demony aktywne, więc równie dobrze mogę po prostu próbować atakować. To nie jest tak, że mogę więcej zrobić. Chciałem wrzucić jakiegokolwiek tego demona, żeby po prostu turnie marnować. Au, a dobra, 22 to nieźle. Mile charge. Okej. Okay. Wytłumaczenie efektów śmierków, których widzieliśmy już całą masę do tej pory. Też powód, dla którego wcześniej chciałem, żeby Anilita zachowała sobie tego. Zachowała sobie Magaona.
Bo kojarzyłem, że on ma skilla, kiedy daje mu śmigłka z automatu. Więc uznałem, że będzie to jak najbardziej optymalne. Chyba generalnie w idealnym świecie powiedziałbym, że Asahi by mi teraz wyleczyła Chagrina i nie dostanę jakimiś obszarówkami za mocno. Idealny świat nie istnieje, nie może mnie skrzywdzić. Dobra, skakuj. Nie ma nic obszarowego, co leczy. Tak mi się wydaje. Nie podoba mi się to. I tak Chagrin będzie, więc to niewielka różnica. Mogę mnie dobrze zaatakować w tej chwili. Ty, nice. Lubię to. A może Bind będzie? Nope. Statusy kompletnie nie wchodzą. Jestem przyzwyczajony, że statusy nie wchodzą, ale i tak zawsze smutno trochę, kiedy się dzieje. Kto nie może? Ja nie mogę. Przegnaj, Chagrin. Okej, to było akceptowalne. Ja bym dostał bardzo mało HP z tego, co widziałem. On już ma czerwone HP dosłownie. A ja mam... bardzo mało many. Na pewno wejdzie! God fucking dammit! Ale to nie do końca jest tak, że mam wiele możliwości na chwilę obecną. To nie jest coś, co chciałem słyszeć, wiesz? Tylko proszę, nie chilluj za bardzo. Okej, słowem Mena możesz bić. To mi się dużo mniej podoba. No bo jak jest kolejka tury, ty nic nie zrobisz, więc pasuj. YOLO. Okej, trafił. Bałem się, czy trafi, czy nie. Bo jakby nie trafi, to byłby duży problem. Chcę użyć Agi. Wiem, że nie mam many już na kolejne. Zdaję sobie z tego sprawę. I to jest problem. Zwłaszcza po śmierku. A, próbujemy go pobić. Bo jesteśmy w takim etapie, że kończą mi się zasoby generalnie. Nice! To absolutnie nie spodziewałem się, że wyjdzie. Jestem bardzo zdumiony, że to wyszło. Jak na to, jak zazwyczaj mi ta walka szła, to fakt, że przyszedłem tutaj z bardzo ograniczonymi zasobami. Mój, wyszło zaskakująco dobrze. Skoro już coś wspomniał wcześniej o grzaniu się. Czekajcie chwilę. Proszę się mną nie przejmować na chwilę. Żeby nie było, nie, komputer mi się nie pali, ale jest zaskakująco gorący jak na to, co robię, o tak powiem. I zastanawiam się, czy on zawsze tak miał, czy dzisiaj mu odwala. Nie, ale chyba będzie akceptowalnie. Jak to było, dopóki komputer ma poniżej 20 stopni, to jest okej, prawda? Prawda?
Wiem, że to tak nie działa, żeby nie było. Healing know-how, to akurat mogłoby mi się przydać w takiej walce jak ta. Bo są młody. Chciałbym, żeby Maddie miała, zwłaszcza po takiej walce jak przed chwilą. O no! Ojej. Cała masa Jacksonów stała się jednym Jacksonem. Tak, jesteś teraz uroczą maskotką. Nie, on teraz... On teraz będzie chciał zemsty i stanie się czarnym Frostem. Poniżej Evil. Powiedziałem 120, prawda? You mentioned how someone told you about treasure hidden in the fairy forest. Jeżeli powiedziałem 120, to mogę odpowiedzieć tylko tyle. Czy ja się jąkam? Oh, I get it. Someone else is pulling the strings here. 20. A to, to nie, to wydaje mi się, że nie powiedziałem 20. Nawet nie wiem, czy dałoby się mieć sensownie komputer poniżej 20 stopni. Where do you think you're going? Stick around. I got a few questions for you. Biorąc pod uwagę, że 20 stopni to jest poniżej temperatury pokojowej. Ojej. Możemy się go pozbyć. Nie, ironicznie przy takich temperaturach, jak teraz zapowiadają, to temperatura poniżej pokojowej będzie optymalną temperaturą. Cześć, Rick. Ja domyślam się, że się da, ale no generalnie moje... Sam fakt, że miałbym chłodzić komputer do temperatury poniżej pokojowej, wydaje mi się lekko absurdalny. Nie, dla mnie komputer spokojnie, dopóki chodzi poniżej setki, to jest ok. Przy czym 90 to już taka temperatura, gdzie albo jest coś mocno obciążone, albo trzeba zacząć się zastanawiać, czy coś z kompem jest nie tak. W każdym razie boskie moce planują okraść flatworze Ksykiej Skarbu. Nie jest to zapewne no, ostatni raz, kiedy o nich usłyszymy. Znaczy, nie, w sumie ciekła, to tak, to raczej tak. Dagda? Nie znam człowieka. Nie znam chłopa. Okej, ale on najwyraźniej ją zna. What the? Is that guy Dogda? I am a god, not some mere guy. I'm not keen on revealing. I'm not the guy, the father. When mother calls. What are you up to, Dogda? What needs to be done, mother? I don't expect you to understand. O nie, najgorzej. Mam swoje plany i nikomu o nich nie powiem. Our family is one with nature, with the universe itself. We should work together to protect the fairies and spirits that are dying out. Biedna Danu myśli, że ona ma jakiś mądry, sprytny plan. A Dagda tymczasem planuje absolutną anihilację całej rzeczywistości. You'll see soon enough. And when the time comes, you can watch helplessly with your precious fairies. Walden, tyle widzieliśmy Dagda na jakiś czas. Zresztą Danu też. Talk about a strained relationship. Nie każdy się dogaduje ze swoją rodziną. I think for now we should keep Dogda's presence to ourselves. Chwilę czasu może trwać okres buntu dla bogów. Nie wiem, zapytajcie Zeusa. Forget it. Great work with King Frost, you two. Thanks for all the help. Nie ma sprawy. Please stop fight. Stop fight with fight. Za każdym razem.
Najgorsze jest to, że większość demonów, które chciałbym, żeby dostało expa, nie dostanie expa, bo kurwa nie żyje. Przynajmniej poziomy wpadają. Wiedziałem, że muszę zacząć dawać w agility przez to, jak okropnie trafiam. I uważam, że nie będzie to zły pomysł. Raku Kadża. Kurde, przez to, że buffy w tej grze są obszarowe, to kolci mnie, żeby dać. Jednocześnie chcesz pozbyć Magaona. Jedyna walka, na której przeciwnik bardzo mocno nadużywa Chmielka już jest dawno, więc na pewno nie będę potrzebował Magaona, prawda? 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 Kopium. Okej, okay, myślałem, że coś mi da. Baraż. Obszarówka. Zawsze coś. Właśnie tego, co czytałem gdzieś, to 100 GT powinno wystarczać do końca G. A w sumie zapomniałem, że w tej grze demony mogą ewoluować. Zapominam o tym kompletnie. O, za długo grałem w SMT5 i tam nie mogły ewoluować. I jeżeli dobrze pamiętam. Bo w tej chwili chyba ewoluowały. Tylko psiapsi umie, oczywiście. A co jeżeli chcę jeszcze sam pozwiedzać? Zostawiłem tu tego. Nie Kuklejna, tylko tego drugiego. Tamlina. Który z chęcią by do mnie dołączył. Zapłaciłem mu prawie całym swoim zdrowiem za to. A to jest, że on wciąż na mnie czeka. Więcej czerwonych flag. Czyli nigdy. Kto by chciał wracać do krajów wróżek? Kiedy ostatni raz kraina wróżek w SMT się źle skończyła? Żegnaj nazwami. Będę tęsknił. Na szczęście nikt nie pamiętał na warze. Tego się trzymajmy. Posłuchaj mnie. Znaczy no... To nie jest tak, że już raz umarliśmy czy coś. Prawda, tak, tak. How quaint. Concern for your life. Touching, but ultimately useless. You are my god slayer. I will resurrect you again and again every time you fall. Zawsze mam takie. Nie wiem, czy się cieszyć w takiej sytuacji, czy myśleć sobie. Kurwa, on mi nawet umrzeć nie da. Chłop pojebany. Z drugiej strony, raz już jak powiedzieliśmy mu, żeby spierdalał, to dał nam umrzeć na amen. Jakiś challenge questy widziałem. Okej, ale potężnie musimy stąd wyjść. Nice. Jeżeli mamy jakiegoś questa do odebrania, albo jakiegoś łatwego do zrobienia, to lepiej go zrobić, jak będziemy mieli wyleczone demony, bym powiedział. Dzięki za dziś. Jasne, kiedyś jeszcze wpadnę. Co było jak w naszym że starości, jak to powiedział, że on się teraz starzeje. Parę nowych rzeczy. Jeżeli widzicie coś, co chcielibyście, żebym wam przypomniał. Czemu fake chicken tu jest? Au. Czemu dają mi dosłownie przepisy na smażonego kurczaka? Pazur walki. Tak mi się wydaje. Czy tam nie jest terminal w ogóle? Czy mi się już ikony mylą? Wygląda na 18 wieku 4000 lat? I mean, mówimy tu o japońskiej produkcji, czego innego się spodziewasz? Nie, to jest od tych, do sztyletów. Tak. Tam mi się jebło. I shall answer the call.
Okej, okay, popełniłem błąd. Już pamiętam, że popełniłem błąd. Już wiem, błędy zostały popełnione. Przepraszam, już nie będę. Już wychodzę. Nie wykluczam, że będę chciał tu jeszcze wrócić, żeby do końca potwierdzać lokację. Ale póki co plan jest taki, żeby wziąć i wyjść. A właśnie, apki jeszcze pamiętam, apki. Coś nowego wpadło. Skills Mover 3 na pewno mogę kupić. A i to chyba coś, co najbardziej mi się przyda na chwilę obecną. Czy to będzie... O mój Boże, to ma czwórkę. Holy fuck. Najgorsze jest to, że ja doskonale zdaję sobie sprawę, że z upływem czasu te skille będą coraz mniej opłacalne, bo procentowo to będzie dużo wolniej spadać, że tak to ujmę. Więc efektywnie można by się pewnie kłócić, że to się nie opłaca. A jednocześnie zazwyczaj early game to najbardziej katastrofalna część gry, więc im bardziej można go sobie ułatwić, tym lepiej. Chciałem się wyleczyć najpierw. What? Just check your phone. Nobody starts at the top. You do the small jobs to gain experience, little by little. All of that adds up until one day your reputation is 100. Blen też tak robił, przysięgam. I know. Just looking for a leg up. Praca w korpo. Ej, przynajmniej masz jakąś wyznaczoną ścieżkę kariery. Wow. Jakie masz dzisiaj dla nas zadanie, za które nas hojnie wynagrodzisz? Idź posprzątać pokoju. Dobra, czuję się jak w związku radzieckim. To ja przychodzę do i to pobojowe zadanie. Imbi po nagle takie. Nie, żartowałem, mam jednak coś do roboty. Tak. Czasami będę ją poświęcał demonom, ale tym się proszę nie przejmować. To taki dobiec. Mogę się wyleczyć? Nie, słuchaj, prosta metoda zawsze jest. Iść się wpierdolić w jakąś grubą akcję, w której nic nie zrobimy i umrzeć. Okej. Okay. Proszę kontynuować. Huh? Who are you? Oh, I'm no one in particular, but I do have a job for you two. Of course, we wouldn't want someone else to take your glory. When you're ready to hear what I have to say, come to the room next to the train platform. Ma bardzo specyficzny akcent. What are you talking about? There's no room by the train platform. You'll know it when you see it. Boję się? Chłop jest dosłownie nawiedzony. Dude is super weird. But I guess there's no harm in seeing what he has to say. Might as well head up to the second floor and check out this supposed room of his. Dobra, ale jak już mówiłem, mam priorytety. Darmowe leczenie to darmowe leczenie. Challenge quest nie mamy. Czy któryś z moich demonów jest w tej chwili do sfuzjowania? Tak się zastanawiam. Walkę. Zobaczmy, ty już się niczego nie uczysz. Mothman się uczy, Jack się nie uczy. Kaczka się nie uczy. Aeros się uczy, Pixie się uczy, Czagni się uczy, Wodianik się nie uczy, czyli coś mam do fuzji potencjalnie. Zobaczmy w takim razie. Najniższy poziom do specjalnej to 22, więc jeszcze chwilę się nie będziemy musieli przejmować. Ale zwykła fuzja z drugiej strony.
Zobaczmy. Teraz nie mogę, bo ile nie przejdę, jakbym chciał. Tutaj też nie. Jack Dave Hoffman nie. Malcolm. Mógłbym, ale nie wiem, czy chcę. Hackett. Check green. Wszystko check greenem, czyli też nie. Ale to co mam, chłopo? Też nie. Muszuwu? Uwu? Czkaczka w końcu miała wszystkie skille, tak, więc potencjalnie mógłbym. Bo tak to inna opcja jest Agathion. A wezmę sobie to muszuwu. Co mi szkodzi? San Hamamudo. Najlepiej oba co ja się będę. Bufuzja. Złota zasada. Tylko magia. Wiecie, trochę jak w Pokemonach. Cześć, jak chcecie. Nie, kartka to ja fuzuję póki co. W sensie dzy kaczki fuzuję. Mi również miło. Powiedziałem ja nigdy. Dobra. Chcę wypełnić sobie palto obecnie. Na pewno wrzucając ją. Wrzucę może czaklinę. A sobie wiecie co? Zobaczę co oni tam do mnie chcą w tym dziwnym challenge questie. Nie. Zapominam zawsze, że aplikacje mogą być w systemie. System mi się zawsze kojarzy z ustawieniami gry tylko. I przez to mam takie... Wiele. Dobrze. Tam są aplikacje, chciałem questy, o. A i tak zawsze się dziwię, że w tym systemie może być coś związane bezpośrednio z gameplayem, a nie z ustawieniami, o. O to mi chodziło. Nawet. Co tam mi sensownego powiesz? Ej! Nigdy nie widziałem takiego przeciwnika. Wygaś w ciągu 5 tur. A, czyli dostajemy jakiś tam zestaw. Mi very strong. Nie wiem czemu, ale kojarzę generalnie, że... Sporo z tych requestów jest dosłownie na zasadzie naucz się na pamięć, co robią przeciwnicy i wykonaj jakąś konkretną sekwencję. Może się mylę, ale... czy ja mam jego status? Jeżeli mam, to nie mogę go użyć. Ale spróbujmy tak może. Pewnie nie wystarczy. Mega Tantes. Nice. No na 5 tur mi to nie wygląda, nie będę kłamał. Zwłaszcza, że nie mamy przedmiotów. Spróbuję go strzelić. Jedną turę bez leczenia powinienem być w stanie przeżyć, bo Asahi mnie leczy. Now I end everything. Gdyby opcja defend, to bym chętnie jej użył. A tak to nie mam za bardzo czego zrobić. No, nie przeżyję tego. Więc muszę albo jeszcze jedną rakkadżę, albo jedną tą. Jeszcze jedną tę rundę. Oh goody. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Moje... Kojarzę właśnie te requesty, że są dosłownie na zasadzie wykuj się walki na pamięć bardziej niż cokolwiek innego. I pod tym względem nie bardzo je lubię, o tak powiem.
A, dobra. Jeszcze raz w takim razie. Tak, ukacza. Jak pozabija Hirgio. Możliwe. Nie wykluczam. Przy czym też sam nie grałem jakoś specjalnie dużo w gry Yugimonowe. I teraz jak użyję Raku Kadży, to powinienem przeżyć. Asaki mnie uleczy. A mnie to nie jest tak, że mam co robić mając RMP. Nie dziwię się, jeżeli którymś demonem musiałem się wyleczyć gdzieś tam pomiędzy. Chociaż nie, jak tak patrzę, to może nie. Tutaj przeżyć czy pokonać? Jeżeli dobrze zrozumiałem treść requesta, to pokonam go za pomocą ataku partnera? Teraz zobaczymy też to. Mi beatdown, human to mercy, jest mieszanie, to jest beast. Żegnam. No generalnie z tego co było napisane, to trzeba było przeżyć, aż partnerzy wykonają swój atak. Więc nawet nasza ekipa, którą mieliśmy, była taka wyraźnie skrojona pod to, że nie mieliśmy za wiele innych możliwości poza bronieniem się całe życie. Stun Needle Bind. Mógłbym zaraz Poison Stinga, bo mam Poison Claw'a. A z drugiej strony mam też Binding Claw'a. Taka magiczna historia. Resist. To wygląda całkiem przyjemnie. Przyzwoicie. Mam demona z wami Resistami bez słowości. Holy fuck. Penetrative smartphone, Ascusalan directly east of Ueno. Aha. To wygląda jak miejsce, w które powinienem być w stanie pójść. Czy ja mogę tam pójść? Tu można wejść? Okres? O! Nice. Wszystkie wasze przedmioty są moje. Po 15 kamyków. Nice! Zrobienie demonów z Furystem obniała się posługać? Nie aż tak. Nie przesadzajmy. Można spokojnie przejść grę nawet bez listów. Jeżeli się odpowiednio rozgrywa walki. Nie mówię tutaj o immunity, nawet bez resistów sporo się da ugrać. Nie mówię, że wszystko, ale znaczną część. Muszę zobaczyć, gdzie jest ta nieszczęsna domena, którą mi sugerują. Przy okazji tej relikwie są. Gdzie ten trzęcz był? Directly east of Ueno. Zobaczymy, czy jak wyjdzie tędy, to czy będę w stanie jakoś to ogarnąć. To najpierw relikwie, kasa. Więcej kasy. O, dwugwiazdkowe relikwie znajduję. Nice. Hello. Dobra. Demony mają niskie poziomy. Kolci nie, żeby dać autowalkę. Maskados nulo. Oj, tak. Masakados najlepszy, najsilniejszy. A niestety moje ataki nie są tak silne, jakbym chciał. Przydałbym się jakaś obszarówka, not gonna lie.
Ale aż tak dobrze to jeszcze nie ma. Te demony to dużo bardziej wytrzymałe niż się pamiętam. Ja za każdym razem jak ja mieć tak ścina przy animacjach, to się boję, bo jestem przyzwyczajony trochę z roboty, że jak jest taka ścinka, to że coś zaraz się wysypie kompletnie. Za każdym razem. Dosłownie flashbacki w pracy. Da. Czy to zadziała? Nice. Co i... Najgorsze jest to, że demony mają tyle niski poziom i się zastanawiam, czy jest sens gadania, znaczy walczenia z nimi. Bo to jest takie, że trochę tak, a trochę nie. Jednocześnie są demony, których nie mam jako tako. Jak na przykład chłop to się w ogóle zmienił. Nigdy w życiu nie widziałem równie śmiesznej rzeczy. Chciałbym mieć lemany co moje demony czasami. Ej, dałem sobie punkty w agility, okej? Okay? Specjalnie dlatego, że nie trafiałem, to zacząłem dawać punkty w agility. Au. Tak, chciałem powiedzieć, że przynajmniej padałeś nie przed, ale... Chyba odrobinę nie doceniłem tego. Daj ten chłop. Raczej dwóch słabości nie ma, więc nie będę sprawdzał. Czy to zadziała? No i zadziałało. Tego się nie spodziewałem. Najgorzej, kiedy efekty statusowe rzeczywiście działają w moim SMT na moją korzyść. Idę ze stronę? Chyba idę ze stronę. W złe stronę. Lecz się gadam. Polska języka to bardzo trudna języka. Jeszcze trochę i stanę się człowiekiem, który przychodzi na angielski, tylko dlatego, że nie, żeby nie mówić po polsku. Niejednocześnie czasem się zastanawiałem, czy nie zacząć losowo mówić po angielsku, tylko dlatego, żeby nie wyjść z sprawy. Bo naprawdę kiepsko się czuję z tym, jak czasami... Nie, na coś sobie widzę, że jest po angielsku napisane, to by sobie to tak na głos przeczytać i jakoś tak... Po prostu brakuje takiego... Nie, nawyku, przyzwyczajenia... przez to... Ciężko jest mi płynnie nawet się wypowiadać, tak powiem. Więc wychodzi to bardziej tak... jak taki, nie wiem, łamaniec. Pomimo, że to teoretycznie znam język, wiem co chcę powiedzieć, ale gdzieś tam te takie przestoje, przeskoki są. Nie, to Shiba Boom Mokman naprawdę ładnie wchodzi. Aż sam się dziwię. Powiedz mnie proszę... Buffu i Hama. To buffy jest potężne. Czyli to jest. To buffy też jest potężne. Ale resztę za to walkuje. Nie. Wszystkie. Czy ja coś przydałam? Nie. Nie, no przydała się, ale będę mówił to na złość. Dobra, chcę stąd wyjść. I to miało być na wschód od Ueno. Jakaś domena domniemana się pojawiła albo coś. Czy to może być to tutaj? Yep. To na razie się zatrzymam, zgarnę sobie relikwie i przed wejściem zapiszę. Na wszelki wypadek. Zaszkodzić na pewno mi to nie zaszkodzi.
Nie jestem pewien, czy z Lemon można było wychodzić w ogóle w Apocalypse. Jeden sposób, żeby się przekonać? Można. Jedyny problem jest taki, że mapy nie mamy. A demony są na poziomach 16. Buf raczej nie będzie ich poboczona. Niestety. Kojarzę też, że i pandotary są całkiem odporne na ataki fizyczne zazwyczaj, więc wolę z tym nie ryzykować. Też drugi odpodejrzewać. Czyli to jest Christ. Mothman. Ależ ty mnie imponujesz dzisiaj. Mówiłem, że jestem błogosławiony przez NG dzisiaj. Sam? Nope. Ama? Yep. Zazwyczaj chyba i te są na hamę podatne, mam wrażenie. A przynajmniej przez to, że jest duża różnica poziomów, to wierzę naiwnie, że dużo ekstra będzie wpadać. Za nie. Na razie mówiąc, te Shiba, bo którego Mopman używa, kosztuje całe jeden many, więc podoba mi się, dobry mem. On dosłownie mógłby całego dungeona przejść, używając tego, co tutaj i nic by się nie stało. Autowalka? Chciałbym najmniej wiedzieć, że wystarczy. Zwłaszcza patrząc na to, ile ma HP powinno wystarczyć. Nice. Dużo expa? 300-400, nice. Znaczy, zero zero. Jeśli babu ma na bonus nie mogę przenieść, arkacza, żegnam. Cel moment. Znaczy, zero zaraz. Nie powiem, że to serio jest. Po prostu wykorzystywanie tego, co daje mi gra. Czy jakoś tak. Dobra. Robię swoją standardową strategię, skręcanie na każdym możliwym kroku w prawo. 18. Ula, one są na to odporne. One są na to podatne. Może to zadziała. Jop. Może to zadziała. Yes. No i na hamę też są podatni. Nice. Ale się trafiam dzisiaj z słabościami. Przynajmniej od pewnego momentu, bo na początku z tym też miałem problemy, nie będę kłamał. To powinno go zabić. Nej. Autowalka? Chodź ci autowalkę. Żeby nie zużywać tajmany. Zaraz Czeglinowi się mana skończy, to jest problem. O, a propos kończenia się. Ja mu bań się skończył, ale nie będę się tym przejmował. Dużo expa. Wygrinduje się tutaj, coś czuję. Jeszcze się nie uczy. Dormina. Okej, to tyle od nich chciałem. Makakadża. O Jezu, także było rozróżnienie na Tarukadże i Makakadże. O no. O no. O no. To nie jest coś, co chciałem zobaczyć. No nie powinienem. Powinienem to zauważyć, biorąc pod uwagę Nevara, ale. God fucking damn it. O, mi dasz. Madness Needle na. Madness Needle na Mabuchu, jasne. Dobra, to teraz wrzucę Erosa za bitwę. Nie kręcę moje pułapki, które ograniczają protagonistę. Maszuj ich, żeby uciec. Jeżeli nie wydostaniesz, to przenieś się do innej strefy.
Okej. Okej, udało się. Nice. Najgorsze jest to, że chyba tutaj chciałem iść. Ale ewidentnie do ślepego zaułka. Wyznaję tę dobrą zasadę trzymania się prawej ściany w Dungeon Crawlerach. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Na co wy jesteście podatni? Czy tylko na... Ja tylko na Hamę. Nie lubię tego. Zwłaszcza, że nie ma obecnie... Wiecie co, mam Hamę. Hameki są od tego, żeby ich używać. Zwłaszcza w early game'ie. Dobra, reszta na auto. Ten bind bardzo często wchodzi, Jezu. Jakby rozumiem, że na bossa tym nie będzie wchodził często, bo to jest efektywnie paraliż i przeciwnik nic nie robi, tak? Ale jednocześnie na zwykłych przeciwników wchodzi zaskakująco ten często, bym powiedział. Pod Janik dostał poziom, nie żeby jemu to różnicę robiło. A zoomi na 19, Jezu. Te poziomy w tej grze. Zio? Yep, tym razem Zio. A zoomi bardzo często są na agi podatne, zauważyłem. Więc tak się dziwiłem. Potężne. Nie mam pewności, jak ma Zio z tą, prawda? No, nope, mam ma buffu, albo ma agi. A szkoda. Oh, well. Chyba zawsze prądem. No trochę Monka jest, zgadzam się. Ja wiem, że woda przewodzi prąd, ale to nie zawsze tak działa. Jestem Chagrin. Jego mana. On teraz już nie będzie nic robił, bo teraz... Oj. Jest dobrze teraz. Okej. Okay. Trzymam cię za słowo. Pokaż mi, na co cię stać, ale nie jeden... Nie jeden raz. Słuchaj. Słuchaj, ej. Okej, leczcie mnie. Okej, buffuj mnie. Okej, zabijcie ich. Wow, jednego dosłownie wyitowało z walki. O, to powinno wystarczyć. Chyba, że nie będę trafiał. 1000 expa. Holy fuck. Ale jeszcze te expy. Jak pojebany. Dwa to. Jeszcze będę dawał potrzeba agility. 10 pointów Shibabu? To Shibabu zaskakująco często wchodzi i korci. Teraz jadam. Co ja mówiłem? Prawej ściany. Babububiu. Bibabubiba. Widzicie? Dlatego nie chwali się dnia przed zachodem słońca. Podatni na buffu. Podatni na buffu, mówisz? Well then. Może jednak. Okej, okay. Tym razem weszło. Żadnego z nich nie zabije, co jest trochę niefortunne. Mam tylko nadzieję, że oni mi jakiejś wielkiej krzywdy... ...nie wyrządzą. God fucking damn it. On też przeżyje, bo mam dużo HP jeszcze. O, spaliżował mnie rosę. Niedobrze.
Bardzo niedobrze. Dobra, ty mi wrzucisz na P, bo ona potrzebuje ekspa. Na P odeszła tego zamieść, proszę. On już ta... Uuu, to bolało. A chcesz się uspokoić trochę? Czy to było konieczne? Pewnie nie. Czy było warto? Absolutnie. Enter. Biorąc pod uwagę, że jest to Enter, to nie zdziwię się, jeżeli to będzie Boxum. Więc sobie zapiszę. To z drugiej strony, jeżeli to jest Boxum, to znaczy, że gdzieś tutaj... może być jeszcze jakaś skrzynka jakaś. A jeżeli jest skrzynka, to może być w niej skarb i szkoda było go zmarnować. Albo co gorsza, mogą być jakieś trupy, które zawierały apońce. To jest chyba absolutnie najgorsza część widzenia domen. Już tak naprawdę nigdy nie do końca wiadomo, czego się po nich spodziewać. Przestałem myślałem, że cały taki sznurek za mną będzie bieg. Okej, trafiłem do wyjścia. To teraz trzymajmy się lewej strony. I zobaczmy, co mi to da. Póki co wygląda na to, że absolutnie nic. Yep, wygląda na to, że mi to absolutnie nic nie dało, więc albo miałem okropnego niefarta, albo... O mój święty Boże. Cała horda i sumadę. To będzie zabawne. O mój Boże! Jestem w dupie. Nawet nie wiecie, jak bardzo człowiek może być w dupie. Wiecie co? YOLO. O! Tak się mogę bać. Znaczy one mnie zaraz na... O mój Boże. O mój Boże! A nie, jest aż tak źle. Myślałem, że będzie znacznie gorzej. No, jest każdy party, co? To nie było zbyt potężne, nie będę kłamał. To nie zadziała. Skończyły mi się mabufu stone, ale mam bufula stone. A, jednego się pozbyłem. Całej hordy. Nie wiem, czy nie powinien zacząć się buffować, not gonna lie. Nazija nie są podatne. Okej, jeden tam widziałem, że odleciał, więc powolny, ale progres jest robiony. O kurwa. O kurwa. To nie będzie fajne. YOLO? Ale to dużo obrażeń. To był górny podle, którego to zabiłem. GAZ! Dammit. O Boże. Proszę, nie mazam. Zasiłem. Nie mazam. Ty kurwo jebana. Mam coś?
Fine, wracaj tu. O nie. Au. Au. To boli. To boli dużo bardziej niż chciałbym, żeby bolało. Znaczy ja wiem, że najlepiej to, żeby w ogóle nie bolało, ale... Ale szalone powoli schodzą, Jezu. Jednocześnie mam wrażenie, że jak nie będę ich bił, tylko będę powoli się leczyć, to wyjdzie to jeszcze... Ile ich tu jest, Jezu? Oh my. Wiecie co? Obawiam się, że mogę nie być gotowy na tę walkę, jak tak na to patrzę. Chciałbym zauważyć, że ja ich nie zabijam na hita. Nawet jednego z tej całej hordy. To nie ukrywam, że jest dużym problemem. Mam wrażenie, że będę się tutaj... Znaczy powiem tak, spodziewam się, że mi ta walka nie wyjdzie. I nie zdziwię się, jeżeli będę musiał przyjść z jakimś demonem, który ma mabufu. Gdyby tylko któryś z moich demonów miał mabufu teraz, to nie? Gdyby tylko. Okej, na Valtime może mi się wyjątkowo przydać. I generalnie, jeżeli oni będą dalej robić tak niemądre rzeczy, jak robią do tej pory, to mam jeszcze szansę? Bym powiedział? Okej, kolejny. Okej. Ty mnie wyleczysz, okej. Okay. Ty dasz mi buffa do obrony, co mi się bardzo przyda. Oni ich jedną. Jeden chyba odleciał. Dostałem śmilki. Jest mi to bardzo na rękę. To nawet te śmilki inaczej chyba, bo nie wejdzie. Nope. To dziś można było zawsze. Było fustą. A, jeszcze tylko raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10! Damy radę! Kopium. A. Okej, to było trochę unlucky. Nie leczenie, tylko buffo znowu. Dzięki Bogu za istnienie kamieni. Dobra, next. Buffo stone. Obaśnie co, jakbym był tutaj bez kamieni. To była dopiero maldęga. Oni jeszcze mieli się... Mógłbym przysiąc, że oni już mają maksowany atak, tak TBH. Więc byłem mocno zdziwiony, że to im jeszcze przeszło. Dobra. Sławę men i tak nie dostanie już tury, więc to teraz. Aaaa, shit. Okej, okay, teraz już nie ma many. Tak jest. Więc będzie bardzo użytecznym demonem do końca walki. On będzie podatny, to odpada. Wodianik jest podatny, to odpada. Chagrin nie jest odporny, więc też tak średnio. Dobra, jeden słyszałem, że padł. Ależ pójdzie śmierknięty buchostan. Nie no, jeszcze tylko 8. Damy radę. Zobaczcie. 7.
Halo? Ej. Nie, w tej grze przecież Makakadża jest ograniczona do 4. Czy tam do 3 nawet. I to jeszcze pokazuje, że im zwiększa mi o to? Interesujące. Najlepsze jest to, że jestem niemalże przekonany, że zostawiając samego protagonistę, umarłbym. Ale jednocześnie kolci mi, żeby strzelić. Nice. Pas. Jeszcze ma manę. Czyli suk. Młodo. Au. Ile zostaje mi tych buchów stonów na koniec walki, bo też czuję, że za mało. Jezu, czemu nie spasowałem tury? A! Myślałem, że mam ten dwie półki, a nie jedną tą. O Boże, Asahi to trzeba odbywać. Najgorzej. A, trzy hity, bardzo dobrze. Widzicie, robimy powolny progres, tak zwany. Znowu się na to złapałem! Czy we wcześniejszych SMT-kach? O ty kurwo. Oni myślą. Wracając do myśli, chciałem powiedzieć. Czy we wcześniejszych SMT-kach? Next zużywał połówkę turę, czy całą turę? Bo teraz już sam nie wiem, czy ja jestem dzisiaj jakiś upołupo, czy ki diabeł. Bo teraz już właśnie dwa razy się złapałem na to, że Next mi zużywał tą połówkę. Cześć droga, jak się mogę znaleźć przy najbardziej zbalansowaną stronę? Nie no, tutaj walczę z tym samym bossem od jakichś 15 minut, fajnie jest. Jesteśmy bliżej niż dalej, kopium. I ciężko. Trzy. Chciałem powiedzieć, że już tylko dwa, ale nagle tamten jeden jeszcze z tyłu się pokazał. Ci dalej. Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. Czemu ja to zrobiłem? Nie mam zielonego pojęcia. Ale już na chwilę tego pożałuję, ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Czy możesz umrzeć? Okej, Asahi stała. I teraz losowe mood of Slope Mana, którego zabiję. Au. Okej, dobra, grę wygana. Żartowałem. Gra jeszcze nie jest wygana. Będę sobie wmawiał, tylko że jest wygana. Boże święty. Niech oni umrą. Dopiero co znowu wycie z koncepcji technicznej. Czy się jaka pewnego do mnie babka tatka to deadnamowała? Deadnamowała.
Domyślam się, że po prostu niektórzy tego, że tak powiem, nie akceptują. Albo z tych czy innych ideologicznych powodów uznają, że będą mówić takich jednym przyzwyczajone. O, 2500 ekspa. I niestety wiem, że do takich ludzi zazwyczaj się po prostu nie dociera, że się tak wyrażę. To będzie pierwsza bez. I jednocześnie też mam wrażenie, że to jest jedna z tych rzeczy, na które człowiek zwyczajnie nie ma za bardzo wpływu. Przekazał misji. Och, kurwa. Quality. Quality tam było, powiecie? Będę tak żałował, wiem o tym. Znajomo mojej matki wtedy, to ja bym po egzorcystach była ciągana. Jak i własne dziecko. Spokojnie, ja doskonale rozumiem, co jest pisanym, więc nie ma problemu. Czasami takie, że po prostu lepiej... Może nawet nie tyle przemilczeć, to zignorować. Jakby wiem, że to nie jest przyjemne, ale ja osobiście jako osoba, która jest niekonfliktowa, wolę po prostu tak mało kulturalnie mówiąc stoić pysk i dać komuś się wygadać. Niech se gada. Zapisz wylecz. No generalnie plan jest taki, że wezmę i ten na pewno skoczę. Panie Consented Eating. Kolczyk raczej mi się nie przyda. No, bo on zwiększa moje HP, ja potrzebuję tego do many, więc dawaj naboje. Na pewno chcę się wyleczyć. Pomyślelibyście, że mógłbym się przenieść do swojego własnego miasta, żeby to ogarnąć. I nie płaci się stomaki, ale po co? A mogę też oddać smartfona. Yep. Nice. Leave the rest to me. Dobra. Czy ja grywałem kiedyś Demikids? Nie, kojarzę tytuł jako tako. Wiem, że coś takiego istnieje, ale ogrywać nie ogrywałem. Dobra, czy ja coś jeszcze mam do zrobienia? Mogę zerknąć w sumie, czy mają tutaj jakieś te rzeczy na sprzedaż? Cześć, Sylwia. Na pewno mogę sprzedać swoje relikwie. Przy czym miecz raczej niekoniecznie. Pistolety raczej nie. Naboje. Pancerze mi powiedz, jaki masz. Wygląda ładnie. Poproszę. Oczywiście, że się będę przebierał przy tobie, szefuniu. Na co będzie im bardziej potrzebna odporność w tej chwili? Ja się dostałem. Ten Rezid zakończy, żeby nie dostawać tasowym mudo na pysk. Nawet jeżeli wymagają śmirka w tej grze. Z drugiej strony reszta żywiołów zdaje się taka bardziej popularna. Teraz robimy. Dopiero co robiłem jakieś takie sidequesty, nie sidequesty. Zanim przyszłaś, to ogarnąłem tego, jak on ma. King Frosta w lesie wróżek. Dajesz wszystko. Nie stać mnie.
za drogo jest. Prawie jak w prawdziwym życiu. Czemu gry przypominają mi o prawdziwym życiu? Spodnie. Stać mnie? Stać mnie. Tutaj też tylko i wyłącznie kwestia kolorystyki. Te i te się prawie wcale nie różnią, więc chyba wezmę te, które bardziej pasują kolorystycznie. O, nie różnią się, ale wezmę te, które bardziej pasują kolorystycznie. O, makes sense, prawda? Prawda? Proszę nie kwestionować mojej logiki. To raczej jej braku. Okej, okay, czyli na razie wszystkie te, wszystkie challenge questy mam porobione. Mogę zerknąć w apkach, czy coś nowego nie wpadło. Pewnie będę chciał prędzej czy później wyekspandować stoka. Jednocześnie trochę szkoda mi punktów na to, ale mam za mało demonów. Dam dwa miejsca w stoku dodatkowe. Zastanawiam się, czy ten, czy burzu u mnie nie ma, bo już dostawaliśmy, ale te seberze. O, nigdzie dzisiaj nie wychodzi, burza będzie. O, i jak zwykle cały dzień jest całkiem dobra pogoda. Pewnie dopiero gdzieś wieczorem kompletnie się rozwali, jak to zazwyczaj bywa. Trzeba wydać zdecydowanie za dużo, żeby chodzić bez koszulki. I know, right? Ja jestem z tych ludzi, którzy zdecydowanie nie przepadają za chodzeniem bez jakichkolwiek ciuchów. Jestem z tych, którzy prędzej będą mieli za dużo warstw na sobie niż za mało. Dajcie mi rzucić jeszcze dodatkowo jakieś 50 kilo i może będę mógł chodzić bez koszulek. A tak to nie widzi mi się to, że się tak delikatnie wyrażę. Właśnie też mam nadzieję, że burzy nie będzie, bo to już kończy się na tym, że łeb mi umiera wtedy. Czemu opisałem takich wielkich tutaj same. Nie mam zielonego pojęcia. Okej. Okay. This totally wasn't here before. Nie, co ty gadasz? A masz lepszy pomysł? Okej, tego nie wiedziałem. Halo? O nie. Tylko nie Odin. No. Przynajmniej to nie Zeus. Put that away. I mean you no harm. I am Odin. I'm simply here to guide some wayward children. As you are now, you cannot possibly help Flynn. No, jesteśmy trochę zasłabi. If you possessed real strength, perhaps you could fight alongside him. Since your mission is the same, your strength is Flynn's strength, is it not? Ja, na pewno zdążymy się wyrobić. Ten czas, zanim Flynn się będzie zbierał do walki, prawda? Zdecydowanie nie jest to podejrzane. Nie. Humanity will need such power to survive. I am sure that the sealed demon will fight for the sake of mankind. Oczywiście. I don't know. What do you think, Nanashi? If we can help Flynn, help everyone, shouldn't we try? Tak, Asahi. I know you can break the seal. Nay, I know. To tak skanonicznie miałem we własnej grze. I mean...
Apokalips to sequel kind of do czwórki, więc to nie do końca jego gra. To brzmi trochę zbyt sus. Okej, okay, kończymy SMT4, bo nie będę pomagał podejrzanemu Odynowi. Ech. Co? No dobra, już dobra. Have you decided to accept my request? Słuchajcie, demon został zapieczętowany. I to na pewno nie znaczy, że powinien być tam cały czas zapieczętowany, prawda? Good. So you'll accept it. Yeah. For Flynn, Miss Isabeau, for everyone in Tokyo. Let's prepare you for your... Kiedy ostatni raz bogowie wykorzystywali ludzi do swoich niecnych celów? The Ark is west of here, deep below Kadano Yashiro. Look for the old well. It will lead you beneath the shrine. For humanity's sake, I await your success. Guess we're up to the Astro. Maybe we should hit some shots. Tutaj przynajmniej za nic nam nie potrącą. Isabey, what like? Am I right? Chcę, żebyście wiedzieli, że wychowałem się na grach, które obsługują analogi do pracy kamery. I teraz, jeżeli gra mi mówi, że mam obsługiwać kamerę bumperami, to coś we mnie w środeczku umiera. Gdzie ja mam iść? Najgorsze pytanie. Na pewno mówili Kadano Yashiro, tylko w którą stronę to będzie. Swoją drogą przysięgam, jeżeli te demony mnie zaczną losowo atakować. Nie no, nie mogłyby przecież mnie atakować, prawda? Jestem na zbyt wysokim poziomie, prawda? Podoba mi się w ogóle to, że styl i nasz jego się zmienia w zależności od tego, co on rzeczywiście na sobie nosi. Czemu w ogóle to nie było zaznaczone na mapie? To mnie zastanawia. To jest coś po wchodzie. Ale problemem jest głównie to, że poruszanie się pod Tokio obecnie nie należy do najprostszych. Wschodzie. Dziwny ten wschód droga. Ja wiem, że wujak wschód. Ale żeby nie było, śmieszkuję. Chciałem powiedzieć, że nie chcę wchodzić w pole gówna, ale najwyraźniej stwierdziłem, że to jest jednak dobry pomysł. Tu jeszcze kalpi. Nie widziałem jeszcze. Na pewno poltergeisty i kurwy jebane. O mój Boże, jestem idiotą. Tak, wiem, nie byłby to pierwszy raz, nie musicie mi tego mówić, zdaję sobie sprawę. Nie odzywajcie się. Nic mi nie mówcie. Wiem. O mój Boże. Ja tylko chciałbym przypomnieć w tej chwili. Ja tylko przypominam w tej chwili. Ja nie zepsywałem. Nie, widzę swojego życia. Escape. Czekaj, już uciekam. 20%. Nie upadł 20%.
pogadaj. Tego też się nie odważę zrobić. Właśnie, przecież ja teraz będę musiał jej szukać przez jakieś 50 na ten kanał. I can't. Zapomniałem o tej wspaniałej mechanice. Nie chciałem o niej pamiętać, okej? Okay? Przeżyłem. Nic mi nie mówcie. Nie wkurwiaj się, Asahi, to ja tu jestem wkurwiony. Nie, ja zepsowałem właśnie mnie temu, to nie mogło być aż taźne. Myślałem, że było znacznie gorzej niż jest. Lost jak moje sanity, kurwa. O, ja na początku streama tutaj mówiłem, o nie, dzisiaj będzie spokojny dzień, nie będę się denerwował na SMT. Ja teraz... SMT! Ech. Tak z ciekawości, bo w sumie nie wiem, jak to wygląda tak dokładnie na naganiach, też na naganiach na streamie. Czy mnie przerywa, jak podnoszę głos, czy po prostu ten... Czy po prostu odpowiednio wycisza? Przerywa. Nie jestem pewien, czy to lepiej, czy gorzej. Mało to powiedzieć, że lepiej, ale... Jakaś część mnie twierdzi, że lepiej, ale jednocześnie nie jestem prze... O mój Boże, ona jest odpana na buchu. I na Zero jest podatna, nice. Kurwo. Zombie się palą, zawsze. O no. Najgorszy status w dziejach. Holy fuck. Ej, słuchajcie, co jeżeli weźmiemy status, który dosłownie zaraża innych? O, jestem chory na liżmę. Literalnie. Zastanawiam się, czy jest jakiś śmieszkowy odpowiednik tych wszystkich śmiesznych rzeczy po polsku, który nie jest liżmą. Pewnie coś by się znalazło, ale jednocześnie tak na szybko z głowy mi nic nie przychodzi do głowy. I za każdym razem, jak tak się na tym zastanawiam, to właśnie mam takie, że ciekawe czy jest, ale nie wiem. W sumie to nie wiem. Oh my. Przynajmniej pada, iż działa. Nie to co moja mana. Moja mana dosłownie nie działa. Moja mana nie istnieje. Dlatego nie chciałem dawać mabuchu po części. Bo wiedziałem doskonale, jak to się będzie kończyć. Babi bo bibu. Absolutnie przyjmuję to też jako argument za tym, że protagonista pod siłę mógł być lepszy, bo mógłbym kompletnie ignorować koszty many na random countery. Przynajmniej. Bo na walki z bossami, no to wiadomo, że już trochę niekoniecznie, ale ten... Na random countery jak najbardziej. A demony dość szybko mają spadające koszty. Dominało de facto. Czemu miałbym używać Dorminy? O mój Boże, ale te strzały są słabe. Nice. Gdzie jest... Nelapa czy jakiej tam? Nie, nie mam Six. A czy mam poziom na Six? Ej, co nie mogę mieć poziom na Six. Pozwalam się na poziom.
Zapomniałem o tym na śmierć. No, ewidentnie muszę wyjść w innym miejscu. Więc potrzebuję chwili, żeby się tam dostać potem. Akurat się szybko wyleczę. Szkoda, że wyleczenie palty nie wraca do zagubionych demonów. Przydałoby się. Imbiu po jakimś magicznym sposobem wraca. Zacząłby napadek kwestionować. No i to zobaczmy. Nope, wciąż jest zagubione. I mean, żeby nie było. Uważam, że to jak najbardziej ma sens. Powiem więcej, zacząłbym się martwić, gdyby to działało inaczej. Tędy się szło, dobra. Czy nie, jak go znajdę, to po prostu wraca automatycznie do party. Bo on jest cały czas zakontaktowany do mnie, tylko... Wywiało. Chuj wie gdzie. Sięgam. Nigdy nie widziałem lepszej mechaniki. To prawie tak dobra mechanika jak gra Bloodborne. Panie, czekaj. O, siema. Welcome back. To ja ciebie welcome backuję. Ja przynajmniej coś znalazłem po drodze, jak jest. Jest o tyle dobrze. A teraz wyobraźcie sobie, jeżeli chcecie w jakimś final dungeon i macie jednego OP demona, który wam kieruje całą rozgrywkę. Ha! Wywiało. Aha. To była chyba moja dosłowna reakcja, takie... Aha. Co gorsza, absolutnie się spodziewałem, że coś pełnego mi się przytrafi. That must be the well Odin told us about. Well. Tak, nawet jest nawiedzona. Ze wszystkich osób akurat on mógł się powstrzymać od tak wybitnych komentarzy. O czym jesteś, świecący Muppet? Im mniej wiem o Nawarze, im mniej pojawia się na ekranie, tym lepiej. Na warto skurwysy miniatury, czy jakoś tak? That arc thing should be here somewhere. Let's keep going. This'll all be worth it if we can be a bigger help to Flynn. Oj, tak. Flynnowi na pewno bardzo pomożemy. I mean, to nie jest tak, że przygotowuje się w tej chwili do walki z ostatecznymi bossami czy coś. A my jesteśmy jakimiś brzdącami na 17 poziomie. Nie, ale na pewno jak znajdziemy arkę i to... Nagle dostajemy 70 level upów i będziemy gotowi, o. Ech. Znaczy, no ja wiem. Nasi protagoniści to efektywnie dzieci. No to mi już sobie poszło. No, pomogliśmy jej królestwie, to wróciła się zajmować swoimi sprawami w swoim królestwie. O, siema. Daleko jestem w apokalipsie. Nie. Nawet raczej gdzieś w jednej piątej nie jestem. Jestem zdecydowanie bliżej początku niż nawet środka, przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, okay, niech się bije, ja sobie przejdę. No nie, toś to principality najgorzej. O, chyba już wiem, co to oznacza.
Czy anioły nie są jakby typem demonów? Owszem, co? O co chodzi? Anioły to typowi przedstawiciele Locustu, znasz co? Generalnie zazwyczaj jest tak, że anioły są traktowane jako taka osobna grupa, ale z perspektywy mechanik anioły to też efektywnie demony, tak? O mój Boże. Welcome to the Spring of Healing. I know who you are. I would like to help in my own small way. What are you staring at? Just hurry up and do whatever you need to do, Nanashi. What is your wish? Nie jestem pewien, na ile to było na Steamie. Widać, czy bawienie się lupą. Mam nadzieję, że nie. Chociaż w sumie. Możesz mnie wyleczyć. Będzie kosztować 200 maki. Whatever. A ja przynajmniej nie będę musiał iść cofać. To jest akurat duży pozytyw. Yep. Ale pewnie będziemy potrzebowali tych testów, które oni tam mają. Tutaj kolejny. I to jeszcze jeden. I jest przejście. To dopełnię sobie mapę. I chodźmy. Coś tam bezwieczne istoty nie mają wieku, więc to legalne. To jakoś tak. Hello. Co jest dla ciebie wszystkim? Wolność? Może? Ale nie w ten sposób? Shin Megaman Tensei. Wiesz co, czasami czułbym się znacznie bardziej komfortowo, gdyby to był rzeczywiście Megaman. Może niekoniecznie X7. Coś tu śmierdzi. I to nie jest nawet Buzz. Ty też. Okej. Okay. O kurwa, bogato. A przynajmniej zadziałało. Dzwonię po Sevalion. Mamy tu już dwa Sevaliony. Więc powodzenia. Ale wtedy to bym wypierdolił za to, że mam Akabima zazwyczaj. W każdej możliwej grze. Nie czuję, żeby to był wygrał dla mnie. Absolutnie rozumiem, tak? No... Jestem w stanie w 100% zrozumieć, dlaczego SMT mogą nie być grą dla każdego. Bo mają dużo mechanik, które są delikatnie rzecz ujmując stosujące. Holy fuck, to buchu było słabe. Czy Apsara są raczej egocentryczne? Niekoniecznie Apsara... Ja to zawsze w SMT patrzę tak, że to nie jest tak, że demony mają pod siebie podłożone jakieś konkretne linie dialogowe, tylko bardziej... że mają jakiś tam typ charakteru podpięty. Czekaj, na czyk podatne. Czy ja mogę? Chcesz dostać może? Au! Pójdę, poszedł. Wciąż lepsze niż Final Fantasy. Wow, to najmniej... Najmniej oczywista prowokacja. Słucham?
Z jaką w życiu się spotkałem. Kiedy megateny weszły w gry takie jak to czy piątka, nie jak Snyder 1 widziane EP-owi przepierdanie się bez dungeony? Od trójki? O, muzyka brzmi jak Yoshi's Island. O, ale nikt nie pytał o remaster Suikodena, który nigdy nie wyjdzie. O, 2023, o! Przepraszam, ale sam się prosiłeś. Jasne, spróbuj. Tak? Czemu chce się nauczyć fetyszu wor? On literalnie chce się nauczyć fetyszu wor. Niech będzie dobry. I mean, nie wiem, po tym co widziałem, to zdaje się, że nie będzie zmieniał dużo i że jednocześnie wydaje się takim w miarę wiernym remasterem. O co chodzi z tym łączeniem Suikodena z Yoshi's Island? Na którymś Watykonie było śmieszkowanie, że ten, że leciał motyw z Yoshiego i Krystian chyba rzucił, że to Suikoden leci. Czy mylę kolejność i że leciał Suikoden niż to Yoshi's Island? Na pewno to było związane z muzyką Yoshi's Island Suikodenem. Tyle mogę powiedzieć na 100%. Udało mi się uniknąć śmirka. Więc jestem zadowolony. Sevik powiedział, że muzyka Suikodena brzmi jak Yoshi's Island. Możliwe, nie wykluczam. Czy ja nie powinienem zmienić? Nie, no, ale to jest okej okay, chyba, zobaczmy. A ty jeszcze masz skille. Ty nie masz skilli i ty... Angel może ewoluować z tego co pamiętam, więc jej nie chcę zmieniać. Chcę za to zrobić tak. Bo na peje jeszcze z czegoś uczy, no. Żeby nie było, nie uważam, że jest tak, że muzyka Suikodena brzmi jak Yoshi's Island ani w drugą stronę. Więc... nie wiem skąd to się wzięło. One nie brzmią podobnie, moim zdaniem. Aczkolwiek może kwestia tego, że... jeden i drugi tytuł grałem dość dużo, zapisz powód. Czemu przypominacie mi, żebym zapisywał grę? Czemu mówicie mi, żebym robił rozsądne rzeczy? Weź się bacz mi głupio. Wiecie jak mi głupio, kiedy ludzie zalecają mi robienie rozsądnych rzeczy w moim SMT? Tutaj nikogo nie ma. Bo to nie... Oj, tak, tak. Czekajcie, czy ja ją będę miał? Chyba nawet kompendium nie będę jej miał. Welcome to the Cathedral of Shadows, where demons gather. Nie, nie mam. Zazwyczaj nawet konak nie pijemy, a jeżeli pijemy, to naprawdę na tyle niewiele, że... raczej nie ma o czym gadać. Czekajcie, ja wam zaraz pokażę najlepszego demona z SMT, jeżeli chodzi o te, o portrety. O kurwa, plik WebP, najgorzej. Absolutnie hejcę. Nienawidzę, kiedy to się dzieje. Czemu wy mi to robicie? O, WebP, zas. Zrobię moją magiczną sztuczkę pod tytułem Windows Shift S. I wam pokażę najlepszego demona. O, najlepszy portret. Zero alko, tylko Alnaś Energetyk. Modlike. O, to jest najlepszy portret. Oj, tak, tak. I Max Steam zdjęty. Nie no, jestem te 5 mini zdjęć, to tego też mi nie zdejmą. Right?
A ta czacha to kto? Najgorszej to, że tutaj dosłownie część ten. Część Manmaidni. Ta czacha to jakiś. czy Webb to pan Matko znajomy, także generalnie sporo rzeczy nie czyta Webbów, więc pod tym względem za tym nie przypadam. Anioł w Apo też jest goły. I mean, nie ma demonów, które są stricte gołe i mają ludzką formę, bym powiedział. Z tego co kojarzę. Są demony, które są bardzo skąpo odziane, patrz chociażby tam Maidka czy Anioły. Ale takich stricte nagich... Nawet te nieszczęsne anioły... coś tam mają na sobie. Nie uwierzę dużo. Proszę... nie rozmawiamy o tym, co jest poniżej pasa. Ale... naga nie jest. Czy coś? Right? Right? Ubrana jak mokry sen każdego wyborcy Konfederacji. O, przepraszam. Nie powinienem. No i to jest tak, że jesteśmy z ludźmi umówieni na oglądanie cywikowego gotika. To ten. Znaczy. Bardziej chodzi o to, że nie chcę zaczynać tematów politycznych na Steamie, bo wiem, że to różnie się kończy, że się tak delikatnie wydarza. Poniżej... O Jezu! Właśnie to sobie wyobraziłem. Masz jakiegoś takiego demona, który teoretycznie jest taki spoko, normalny z wyglądu i ma jakiś atak, który wywołuje fear i po prostu zamiast, nie wiem, wywoływać takie ataki umysłowe czy coś, po prostu rozszerza nogi. Sevik, co ty mi zrobiłeś? No i takich zacząłem mówić. Jako, że jesteśmy z ludźmi umówieni, to dzisiaj sobie grzecznie szybciej skończymy. Brzmi jak coś, o czym w Japonii pisaliby Isekaja. Czy masz na myśli to, że dzisiaj wychodzi, zamieniono mnie w maszynę od napojów i zostałem zisekajowany? Znaczy w odwrotnej kolejności. Nie chciałem o tym pamiętać. W każdym razie, na dziś to było na tyle. Dzięki wam za liczne przybycie. Jutro normalnie rampa u Sevika. W sobotę, jak dobrze pójdzie, to dokończymy pierwsze NG w Soulsach i zobaczymy, ile będę w stanie zrobić na NG plusach, 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 plusach. A tego to trzymajcie, bo... Cześć!